Dzień dobry, witam. Stoję tutaj w korku przed Częstochową. Wracam z Warszawy. 20. I nie wiem, co się stało. Otworzymy sobie dach. Jakiś wypadek drogowy i musimy tutaj czekać w kolejce w korku, kiedy on się skończy. Nie wiem, już 15 minut stoję. No, dzisiaj byliśmy w dwóch świetnych parkach. W dwóch świetnych parkach w Warszawie. Jeden znajduje się w okolicach Warszawa-Praga, drugi znajduje się na Wilanu, coś takiego. Wilanowie i jest naprawdę ok. Zobaczymy, jak tutaj. Nie odpala, bo klima wieje. Po południu zaczął wiatr być bardzo taki potężny. Czemu to się odpaliwa? W ogóle nie rozumiem. Wyłączyłem klimę. Ciekawa sytuacja. Z czym to związane? Te nowoczesne auta. Nie mam pojęcia, jak oni pracują. Co jeszcze? Zmęczenie jakieś duże, bo z tymi korkami, z drogami, niby dzisiaj jest niedziela, ale nie wiem, czy to związane. Są jakieś utrudnienia ruchu i w stronę Krakowa, Katowic-Krakowa. Co jeszcze? Już tydzień jestem z tym Nissanem Qashqai'em. Ogólnie przyjemne auto, ale jeżeli dłuższa trasa, to oczywiście lepszym wyborem będzie jakaś limuzyna albo kombi z silnikiem diesla. Bo tutaj, jeżeli jedzie 140, to spalanie na poziomie 10 litrów, 8, 9, 10, coś takiego. To się odczuwa, gdyż spalanie dychę. Bo jeździłem zawsze dieslami. Tak, ale w mieście, oczywiście na mieście jest bardzo przyjemnie. Płynność później cisza. I oczywiście to jest, ten czynnik ma swoje zalety. On jest wysokie SU, może z tym jeszcze związane, bo opór powietrza jest większy i przez to więcej pali auto. I nie wiem, jaka tutaj skrzynia biegu, niby automatyczna, ale nie taka tradycyjna jak w innych markach. Oczywiście nie DSG jak Volkswagen Group oszczędna, a tutaj tak w miarę ok. No, płynna, ale nie oszczędna. No, już jesteśmy w Rudnikach. Tutaj samolot po lewej stronie. I jeszcze troszeczkę i będzie autostrada A1, która tutaj się włącza. Już normalnie odremontowana. Na tym skończę filmik. Wyłączę, bo tutaj tak bardzo świeci słońce od tej szyby. Skończę filmik. Do zobaczenia. Do widzenia. Pa.